Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś London Bridge is down. Kryptonim operacji na wypadek śmierci Elżbiety II, która zmarła dziś, czyli w czwartek, 8 września, ale o tym trochę później. Na początek inny temat, US Open i Iga Świątek. Półfinale. Iga Świątek po zaciętej walce wygrała ćwierćfinał z Jessicą Pegulą. 6-3, 7-6, 7-4. Polka awansowała do półfinału i osiągnęła historyczny sukces. Jej rywalką w walce o finał będzie Białorusinka Aryna Sabalenka. A teraz jeszcze inny temat. Trwa festiwal w Wenecji i na czerwonym dywanie odbyły się zaręczyny. Alessandro Basciano, znany z włoskiej edycji Big Brothera, prosił Sophie Codegoni o rękę na czerwonym dywanie. We Włoszech trwa 79. filmowy festiwal w Wenecji, który gromadzi nie tylko gwiazdy kina, ale również wszelkiej maści celebrytów. Na premierze filmu Syn uwagę fotoreporterów kradła para z włoskiej edycji programu Big Brother. Alessandro Basciano i Sophie Codegoni paradowali w blasku fleszy po czerwonym dywanie. W pewnym momencie mężczyzna zaskoczył partnerkę, ciągając z kieszeni pierścionek zaręczynowy, kląkł przed wybranką i poprosił ją o rękę. Teraz przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka, czyli śmierci królowej Elżbiety II. Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zmarła w czwartek 8 września. Była najdłużej rządzącą brytyjską monarchinią w historii, drugą najdłużej panującą głową na świecie. Elżbieta II była królową przez 70 lat. W historii przeszła jako najdłużej panująca brytyjska monarchini. Na świecie wyprzedza ją pod tym względem jedynie król Francji Ludwik XIV, który rządził krajem 72 lata. Elżbieta królową została w lutym 1952 roku. Kiedy przebywała w Kenii, dotarła do niej wiadomość o śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Koronacja odbyła się 2 czerwca 1953 roku w opactwie westminsterskim. Następcą królowej Elżbiety został jej najstarszy syn, książę Karol, który, jak już wiadomo, przyjmie imię Karol III. W oświadczeniu, które wydał nowy król Karol, można przeczytać: śmierć mojej ukochanej matki, jej królewskiej mości, to dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny chwila największego smutku. Głęboko opłakujemy odejście umiłowanego władcy i bardzo kochanej matki. Wiem, że jej strata będzie głęboko odczuwana w całym kraju, królestwach i wspólnocie narodów, a także przez niezliczoną liczbę ludzi na całym świecie. W tym okresie żałoby i zmian moja rodzina i ja będziemy pocieszać i pielęgnować naszą wiedzę o szacunku i głębokim uczuciu, jakim królowa była tak szeroko darzona. Tak by wyglądało oświadczenie. No i oczywiście teraz będzie operacja London Bridge. Niemal dokładnie rok temu portal Politico ujawnił dokładnie tajne plany na wypadek śmierci królowej Elżbiety II. Śmierci królowej Elżbiety II poinformowała w czwartkowe popołudnie rodzina królewska zgromadzona w zamku Balmoral w Szkocji, gdzie monarchini spędziła ostatnie tygodnie życia. Królowa miała 96 lat. Starszy syn monarchini, Karol, został po jej śmierci nowym królem Wielkiej Brytanii. Jak poinformowało Politico, pierwszą osobą spoza pałacu Buckingham, która została powiadomiona, była premier kraju. Natychmiast po podaniu tej wiadomości wszystkie flagi w kraju mają zostać opuszczone do połowy masztu. Według tego samego planu, jeszcze tego samego dnia, przemówienie ma wygłosić premier, a później nowy król. Następnego dnia, zgodnie z planem, książę Karol ma zostać formalnie ogłoszony królem. Po południu na audiencji przyjmie premier. Drugiego dnia ciało królowej ma zostać przewiezione do pałacu Buckingham. Trzeciego dnia Karol uda się do parlamentu, następnie w podróż w wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa. Najpierw do Szkocji, później do Irlandii Północnej, a na końcu do Walii. Równocześnie będą trwały przygotowania do pogrzebu. Od 6 do 9 dnia ciało królowej zostanie wystawione w pałacu westminsterskim, gdzie będzie można osobiście składać jej hołd. Pogrzeb ma się odbyć 10 dnia po śmierci w katedrze westminsterskiej. Później ciało zostanie przeniesione do kaplicy Świętego Jerzego na zamku w Windsorze, gdzie wcześniej został pochowany mąż królowej, książę Filip. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.